Ameryka Południowa. Miejsce na wymarzone wakacje. Wspaniałe plaże, piękne widoki i sympatyczni ludzie. Kto z nas nie chciałby zobaczyć statuły Jezusa w Rio czy wdrapać się na ruiny Machu Picchu? 150 lat temu inaczej jednak patrzono na ten kontynent. Dla pochłoniętej kryzysem i problemami Europy kontynent amerykański stanowił nową ziemię obiecaną. Miliony Europejczyków wypłynęło na obcy kontynent, aby znaleźć tu nowe, lepsze życie. Nie inaczej było z Polakami. Od czasu drugiej połowy XIX wieku do Ameryki Południowej dopłynęło łącznie około 300 tysięcy Polaków. W większości byli to najbiedniejsi chłopi. Ich historia, pokryta kurzem zapomnienia, warta jest przypomnienia. Lot do Madrytu, przesiadka i kurs do Ameryki Południowej. Jesteśmy w Urugwaju. W większości Ameryka Południowa kojarzy się z górami i wysokością. Urugwaj jest wyjątkiem. To kraj, którego większość terenów zajmują lekko falujące niziny, a najwyższy szczyt ma zaledwie 501 metrów nad poziomem morza. Witajcie w Urugwaju, w Montevideo. Jestem Mateusz Jakubowski i opowiem wam o tym, ile Polaków jest na tym kontynencie i skąd oni w ogóle się tutaj wzięli. Region był kolonizowany przez Hiszpanów dopiero w początkach XVII wieku, mimo że odkryli te tereny 100 lat wcześniej. Skąd ta obojętność? Bo nie znaleźli tu bogactw naturalnych. Urugwaj uzyskał niepodległość w 1828 roku, walcząc wcześniej z kolonistami i swoimi większymi sąsiadami. Od czasu wybuchu I wojny światowej Urugwaj postawił na produkcję i eksport do krajów prowadzących wojnę. Stał się potęgą i najstabilniejszą gospodarką w Ameryce Południowej. Po zakończeniu II wojny światowej gospodarka kraju załamała się. Przez dziesięciolecia nikt nie potrafił poradzić sobie z kryzysem, co doprowadziło do powstania partyzantki, zamachów stanu i terroru. Dopiero od połowy lat 80. nastąpił stopniowy powrót do demokratycznych rządów oraz zapoczątkowano plan odbudowy gospodarki kraju. Urugwaj nie był miejscem masowej emigracji Polaków. Z tego względu, że tak jak już ustaliliśmy, była to emigracja w większości chłopska, a w Urugwaju po prostu tych ziem uprawnych jest bardzo mało, bo około 7% powierzchni całego kraju. No ale mimo wszystko ci Polacy zaczęli tutaj spływać, głównie w dwudziestoleciu międzywojennym i zaraz po II wojnie światowej. Była to już bardziej emigracja inteligencka i mimo, że tych Polaków tutaj mało jest, to zapisali się w historii Urugwaju. No ja popytałem trochę, poszukałem i udało mi się znaleźć kilka ciekawych osób i tu właśnie widzimy jedną z nich. Ana Laura Dorta Guralczyk. W krajach hiszpańskojęzycznych dzieci otrzymują dwa nazwiska, po matce i po ojcu. Jej dziadek, Guralczyk, był Polakiem. Przybył do Polski w 1927 roku. Działał w powołanym przez Polaków Towarzystwie Polskim imienia Józefa Piłsudskiego. Buenos dias. Hola, buenos dias. Tengo descendencia polaca. Mi bisabuelo era polaco, vino escapado de la guerra en el año 1927. Laura jest dobrym odzwierciedleniem Polonii Urugwajskiej, która w większości, w przeciwieństwie do innych Polonii, zasymilowała się. Tata Laury mówił jeszcze po polsku, ale ona już w ogóle. Przyznała, że w jej domu kultywowano polskie tradycje, ale jedyna, o której potrafiła powiedzieć, to lepienie pierogów. Spacerujemy po Ciudad Vieja. Jest to najstarsza dzielnica Montevideo, czyli de facto jest to po prostu stare miasto, starówka, która jest śliczna, pełna takich uliczek, kościołów, zabytkowych budynków. Naprawdę polecam, bardzo piękne miasto. No i idziemy się spotkać z osobą, która ma polskie korzenie i co nieco nam o sobie opowie. O, mamy tutaj sklep z kanabisem. W Urugwaju każdy mieszkaniec Urugwaju może sobie kupić marihuanę w aptece. No i to nie jest jedyna rzecz, która w Urugwaju zadziwia. Wyobraźcie sobie, że w tym państwie każde dziecko otrzymuje sfinansowany przez państwo laptop i ponadto teraz realizują kolejną ustawę państwową. Każdy emeryt
otrzymuję od Państwa laptop, po to, żeby się nie zasiedzieć w domu i pozostać aktywnym i mieć kontakt ze światem. I udało mi się, spotkałem właśnie tutaj miłego pana, który ma polskie korzenie. Przyszedł z koleżanką, koleżanka próbowała uciec przed kamery. Ja jestem fotografem, mam 46 lat, tengo una hija. Viví prácticamente toda mi vida en Montevideo, salvo 16 años que viví en Buenos Aires. Y bueno, acá estamos. Esta es mi ciudad, mi lugar en el mundo. Soy descendiente de polacos, por parte de mi padre. Mis abuelos llegaron en 1930. Mi abuelo era de una familia de clase media. Él decía que odiaba el frío. Eso fue lo que lo motivó a venir a América. Odiaba el frío. Mi abuela era de una familia más campesina, agricultores. Y bueno, ella vino un año después. No se conocieron en el barco como en la película Titanic, pero sí conoció mi abuelo cuando vino, conoció a su suegro en el barco. Y bueno, trabajaron juntos acá cuando llegaron, tuvieron mil malabares para aprender a hablar español, pero bueno, se las ingeniaron y acá estamos. Ya nos hemos, la familia, que al principio eran pocos, ahora mi apellido Stasieniuk ya es, no el más popular, pero ya somos muchos. Y bueno, eso es un poco. ¿Hay muchas personas de origen polaco aquí? Hay muchas personas. ¿Amigos? Sí, tengo amigos de origen polaco, he tenido compañeros de estudio de origen polaco. Lo que, a diferencia de otros lados, seguramente no están tan agrupados, no hay una colectividad fuerte, si bien existe, pero no hay una colectividad fuerte organizada. Estamos absolutamente integrados dentro de la sociedad. ¿Te cultivitas polaca tradiciones? Yo no. ¿Pierogi? Los pierogis. Yo te conté la historia de los pierogis. ¿Pierogis? Sí. En mi casa, mientras vivían mis abuelos, se hacían competencias, torneos, a ver quién comía más pierogis. Mi abuela era una genia haciéndolos. Pero la familia no lo siguió haciendo. Yo he tratado de hacerlos, ¿tá? He tratado de hacerlos reconstruyendo en mi cabeza los sabores. Y me han quedado bastante bien. Lo que pasa es que si voy a Polonia me van a patear la cabeza si les doy eso por pierogi. Pero muero por comer pierogis y pierogis polacos. Jak powiedział Diego, jest sporo ludzi o polskim pochodzeniu, ale są w pełni zasymilowani. Ciężko znaleźć w Montevideo kogoś, kto będzie rozmawiać ze mną po polsku. Ale mimo to widać polskie symbole. Jeden, którym żył cały Urugwaj, widać wyraźnie z daleka. To pielgrzymka Jana Pawła II do Urugwaju, a mówiąc dokładnie, ogromny krzyż, jaki ustawiono w sercu miasta, przy Tres Cruces, miejscu, w którym papież poprowadził 1 kwietnia 1987 roku mszę dla około 150 tysięcy osób. Urugwaj jest laickim krajem. Nie ma tu Bożego Narodzenia ani Wielka Nocy, która przemianowana została na tydzień turystyki. W urzędach nie ma krzyży, ulice nie mają nazw świętych, a nauczyciel może tu stracić pracę za samo zachęcenie ucznia do sięgnięcia po Biblię. Po mszy ustawiono 30-metrowy krzyż na pamiątkę wizyty papieża. Awantura o niego wybuchła natychmiast po wyjeździe Jana Pawła i żył nią cały kraj. Bo w kraju wyznającym zasadę świeckości, symbol religii wyznawanej przez część społeczeństwa nie powinien być wystawiony publicznie i narzucony reszcie ludności, jak pisano w apelach. Ostatecznie krzyż pozostał, co przegłosowali minimalnie deputowani. Co więcej, po śmierci papieża jego pomnik z parafii Chrystusa Zmartwychwstałego został przeniesiony i usytuowany pod krzyżem, wzbudzając tym samym kolejną debatę na temat świeckości kraju.
Krzyż i pomnik stoją do dzisiaj, będąc symbolem niereligijnym, a symbolem wydarzenia historycznego, największego zgromadzenia w historii narodu. Tylko podejść do niego się nie da. Stoi na środku głównego skrzyżowania Montevideo. Wracam do hostelu. Jutro wybieram się na mecz amatorskiej ligi piłkarskiej Urugwaju. Gra w nim zespół Cracovia de Uruguay. Ale to już historia na kolejny odcinek. Zapraszam do subskrybowania kanału. Kolejny odcinek za tydzień w niedzielę o godzinie 18:00.